Jak na igrzyska trafiają nowe dyscypliny? Skoro na igrzyska trafiły już deskorolka, wspinaczka i breakdance, to może dość młoda i widowiskowa aktywność jak parkour też mogłaby się znaleźć w ich programie? Czy parkour w ogóle potrzebuje być na igrzyskach, a może to igrzyska potrzebowałyby, żeby parkour się na nich znalazł? Cześć, tu Tomek, witam w parkourowym świecie i dziś opowiem sobie na te właśnie pytania i opowiem też, jak parkour prawie trafił na igrzyska. Parkour Portal napędza Movement Arena, sala do parkour i nie tylko, w Gdańsku, Gdyni i Suwałkach. Igrzyska olimpijskie. Mające swoje początki jeszcze w starożytnej Grecji, tradycja rywalizacji sportowej. Nowożytnie rozgrywana co 4 lata, od 1896 roku, gromadzi za każdym razem tysiące uczestników z ponad 200 krajów. Jeśli chodzi o popularność i przychody, jest na poziomie mundialu albo euro w piłkę nożną. Mieszkańcy niemal każdego kraju pragną za każdym razem, aby ich rodacy zdobywali jak najwięcej medali, a ich zdobywcy wracają do kraju jako bohaterowie, a pozycja w klasyfikacji medalowej dla wielu jest ogólnym wyznacznikiem poziomu sportu w danym kraju. Czy słusznie, czy nie, to już inna sprawa. Jednakże w ostatnich latach oglądalność igrzysk zaczęła spadać. Szczególnie wśród młodych osób, rywalizacja o medale olimpijskie nie jest tak oglądana, jak było to jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. A mniejsza oglądalność to mniejsze przychody ze sprzedaży praw do transmisji. Dlatego Międzynarodowy Komitet Olimpijski, czyli MKOL, zaczął wykreślać z programu igrzysk dyscypliny, które nie są atrakcyjne, a dorzucać te, które uprawiają i oglądają młodzi ludzie. I właśnie tak dodano do igrzysk deskorolkę, golfa, surfing, wspinaczkę czy breaking, a usunięto baseball i karate. Ale jak MKOL wybrał te sporty? W 2015 roku MKOL zlecił badanie, w którym sprawdzono, które dyscypliny interesują młodzież i które chcieliby oglądać na igrzyskach. W badaniu wyszło, że młodzi ludzie w telewizji i internecie najbardziej lubią oglądać deskorolkę, parkour, snowboarding, surfing i BMX-y. Mieli też podobne zdanie co do sportów, które chcieliby zobaczyć na igrzyskach. No i zgodnie z wynikami takich badań działa Komitet Olimpijski. Od 1998 roku na igrzyskach mamy snowboard, od 2008 BMX, od 2020 w Tokio deskorolkę i wspinaczkę, a w Paryżu w 2024 znalazł się też breaking. A w Los Angeles w 2028 roku pod skrzydłami pięcioboju nowoczesnego na igrzyska trafi tor przeszkód ninja, który zastąpi jeździectwo. Ale to wszystko nie obyło się jednak bez kontrowersji. Wiele z tych sportów trafiło pod skrzydła federacji, które wcześniej nie miały żadnego doświadczenia z tymi dyscyplinami. Na przykład skateboarding został wcielony przez Międzynarodową Federację Sportów Wrotkarskich, co spowodowało opór w społeczności skate'ów, którzy obawiali się, że ta federacja nie zrozumie ich unikalnej kultury. Podobnie snowboarding został włączony do igrzysk pod nadzorem Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, co również spotkało się z krytyką ze strony snowboardzistów. Wielu uważało, że to próba skomercjalizowania tych sportów i dostosowania ich do standardów olimpijskich, co mogło sprawić, że stracą swoją autentyczność i unikalność. I tak przykładowo Federacja Narciarska nie znająca się na snowboardzie doprowadziła do tego, że rampy na zawodach były zbyt niebezpieczne, co spotkało się z protestami snowboardzistów. Okej, a jak wygląda sytuacja z parkour? Badania pokazały, że MKOL pewnie chciałby parkour na igrzyskach, ale czy parkour tego potrzebuje? Przyjrzyjmy się na szybko historii parkour jako sportu. Parkour wywodzi się z metody naturalnej Georgesa Herberta, który co ciekawe żył we Francji w czasach twórcy nowożytnych igrzysk barona Pierre de Coubertin. Wyznawał jednak trochę inne wartości. Nie stawiał on na rywalizację w sporcie, a na jego praktyczność i naturalność. Sztukę przemieszczania rozwijał dalej francuski żołnierz i strażak Raymond Bell, a potem jego syn David, który na przełomie lat 80. i 90. trenował na przedmieściach Paryża ze znajomymi. Potem wystąpili oni w filmach 13 dzielnica i Makasi, które wraz z rozwojem internetu wywołały światowy fenomen. Przy okazji szczegółowa historia parkour w oddzielnym filmie. I o ile chodzenie po drzewach czy skakanie przez murki i barierki jest z nami od zawsze, to właśnie określenie tego jako parkour wraz z pokazaniem, do czego zdolny jest człowiek, spowodowało, że w każdym zakątku świata ludzie zafascynowali się sztuką przemieszczania. Najpierw było to wrzucanie filmów do internetu i spotykanie się na zlotach umawianych na forach internetowych, potem zaczęły pojawiać się zajęcia i szkółki, aż do specjalnych obiektów do treningu, od zewnętrznych do wewnętrznych. Obecnie w samej Polsce mamy ponad 50 parkour parków i kilkanaście miejsc pod dachem, gdzie można trenować parkour. Parkour zaczął pojawiać się regularnie w popisach kaskaderskich, filmach czy w ruchach postaci w grach komputerowych. I tak wraz z rozwojem parkour pojawiła się też rywalizacja. Mimo tego, że w pierwotnych założeniach parkour to rywalizacja z własnymi słabościami, nieuniknione było pojawienie się też zawodów. Z tym, że parkour jest bardzo różnorodny, więc jest i wiele rodzajów zawodów. I tak, przez 15 lat organizowane były zawody Red Bull Art of Motion, skupiające się na stylu. Jednym z pierwszych formatów były też zawody speed, czyli klasycznie, jak w definicji parkour, z punktu A do B. Po jakimś czasie pojawiły się też zawody skill, czyli wyzwania na zrobienie zadanych technik.
Bardzo dużą popularność osiągnęły też zawody w parkurowego berka, zwane jako World Chase Tag. Jednym słowem, parkur jako forma rywalizacji rozwija się naturalnie, szukając formy, która będzie atrakcyjna do oglądania, ale nie będzie też bardzo odbiegać od tego, jak trenują ludzie na co dzień. Jednakże, na początku 2017 roku, ni z gruchy, ni z pietruchy, Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna, w skrócie FIG, ogłosiła, że parkour znalazł się w jej zakresie zainteresowania i chcą pomóc jej się rozwijać. I to wjechali z grubej rury, bo pokazali zdjęcia z Davidem Bell, uznawanym powszechnie za twórcę parkour. Przyjrzyjmy się na chwilę Davidowi. Pionier, który po tym jak zainspirował tysiące, ile nie miliony ludzi do parkour na całym świecie, niczym ojciec, który wyszedł po mleko, po pojawieniu się w 13 dzielnicy, nie uczestniczył za bardzo w rozwoju parkour. Nie mówi za bardzo po angielsku, nie odwiedzał eventów, no i promował grę Dying Light, gdzie była nawet jego postać. A z okazji tego, że w 2015 odwiedził Techland we Wrocławiu, oczywiście sam się tam zjawiłem po fotkę. Jednakże jego współpraca z Figiem, 2 lata później w całej społeczności parkour zostały uznane za zdradę. Wróćmy do federacji gimnastycznej. Zapędy Figu spowodowały lawinę protestów w społeczności parkour, która nie chciała być od tak przejęta przez wielką organizację z zewnątrz. Pojawiły się setki postów, filmów, publikacji, a nawet parodii sprzeciwiających się gimnastyce przejmującej parkour. Tysiące osób trenujących parkour umieszczało posty i hashtagi We're Not Gymnastics. Otwarte listy ze sprzeciwem wysyłały federacje i społeczności parkour z takich krajów jak Anglia, Francja, Dania, Szwecja, Szwajcaria, Nowa Zelandia, RPA, Argentyna, Singapur. Wszyscy pisali o ewidentnym przywłaszczeniu parkour, tak my z Polski też wysłaliśmy taki list. Federacja gimnastyczna była jednak głucha na te wszystkie głosy i z uporem maniaka przystawała przy tym, że jednak zajmie się parkour. W 2017 roku zaczęła organizować zawody parkour, kusząc zawodników pieniędzmi za samo uczestnictwo, co w zawodach parkour do tego czasu się nie zdarzało. Za to w tym samym roku 6 krajowych federacji parkourowych, w tym Polska, założyły Międzynarodową Federację Parkour Elf, w której obecnie jest już 13 krajów, w tym na przykład w Anglii czy Finlandii, federacje parkourowe są uznawane i dotowane przez tamtejsze ministerstwa sportu. Z drugiej strony prezydent Figu Watanabe ogłosił nawet, że chcą włączyć parkour na igrzyska w Tokio w 2020 roku i choć to się jednak nie udało, to ogłoszono, że będą się starać włączyć parkour również na igrzyska w Paryżu. Nadszedł październik 2018 roku i ciemne chmury nad parkour pod skrzydłami gimnastyki. David Bell zdecydował się zrezygnować z bycia przewodniczącym komisji Parkour FIG, a wraz z nim wycofało się wielu członków komisji. Podobno powodem było, że FIG chciał zmienić nazwę parkour na Gymnastics Parkour. Ale i to nie zniechęciło Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej. Pod koniec 2018 roku odbyło się jej walne zgromadzenie, na którym miało być przegłosowane to, czy parkour ma dołączyć do dyscyplin gimnastycznych. I tuż przed nim znów posypały się listy z całego świata, tym razem skierowane do krajowych federacji, żeby zagłosowały przeciw lub wstrzymały się od głosu. Ale niestety większość zagłosowała za i FIG samozwańczo dorzucił parkour do swoich dyscyplin. Czas mijał i FIG dalej organizował swoje puchary świata w parkour, na których można było wygrać równowartość kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wszystko to z wizją dołączenia parkour do igrzysk. No i w końcu nadszedł 7 grudnia 2020 roku, dzień zebrania zarządu Komitetu Olimpijskiego, na którym ogłoszono dyscypliny sportowe, które pojawią się na igrzyskach w Paryżu. No i ząk, bo parkour nie został wybrany. Yes, parkour was proposed by the International Gymnastics Federation. A to dlatego, że aby to zrobić, Federacja Gimnastyczna musiałaby wyrzucić z igrzysk jedną ze swoich dyscyplin, które już tam są. Przedstawiciel NKO dodał też, że parkour ma wiele do wniesienia do igrzysk, że zwiększyłby zaangażowanie młodych ludzi i pozostanie on w rozważaniach na przyszłość. No i tak zapędy FIG-u zostały ostudzone. Mimo to dalej organizowane są zawody, jednak teraz nagrody są mniejsze. I nieraz pojawiają się kontrowersje, takie jak kuriozalne przebiegi w zawodach style, które praktycznie nie przypominają tego, co robią osoby trenujące parkour i freerun. Tak samo w konkurencji speed, trasa jest bardzo prosta i brakuje jej różnorodności. Okazuje się, że zgodnie z decyzją MKOL na igrzyskach w Los Angeles parkour też zabraknie. Co na to FIG? Watanabe powiedział w maju tego roku, że nie chce już włączać parkour do igrzysk, bo ma zapędy na stworzenie z parkour czegoś większego, na równi nawet z piłką nożną. No cóż, trudno powiedzieć, co miał na myśli i na razie pozostanie to tajemnicą. To jaka jest przyszłość parkour na igrzyskach? Trzeba przyznać, że parkour jako sport jest wciąż bardzo młody. Wciąż się rozwija, trenuje go coraz więcej osób, pojawiają się nowe formaty zawodów, a w wielu mniej rozwiniętych krajach, choć wiele osób go zna i uprawia, to nie rozwinęły się tam jeszcze organizacje parkourowe. Jeśli parkour zostałby wciśnięty na igrzyska przez Federację Gimnastyczną, może on zostać wyśmiany przez opinię publiczną, tak jak było to na igrzyskach w Paryżu z breakingiem i występem Big Girl Ray Gunn. Jej osobliwy występ spowodował, że mało kto zapamiętał z igrzysk tych najlepszych zawodników, a właśnie jej wygibasy wielu osobom będą kojarzyć się z breakingiem. Mam jednak nadzieję, że breakingowi wyjdzie to ostatecznie na dobre.
Pamiętajmy, że igrzyska to wielka szansa dla każdego sportu. Pomimo kontrowersji i ostatniego kryzysu wizerunku igrzysk, wciąż dają one globalne zainteresowanie i napływ pieniędzy od sponsorów do sportów, które na nich się rozgrywają. Igrzyska to coś, czego pragną przedstawiciele wielu dyscyplin. Z drugiej strony parkour ma swój uliczny, wolny charakter i żeby po prostu wyjść z kumplami na miasto i poskakać po murkach, nie potrzeba pieniędzy, sponsorów, laurów czy medali. Parkour przyciąga właśnie dlatego, że rywalizacji jest z nim niewiele, a w zawodach startuje około 5-10% osób, które trenują. A ty co o tym myślisz? Czy parkour nadawałby się na igrzyska? Napisz w komentarzu, a ja zapraszam cię do obejrzenia filmu Historia Parkour, jeśli go jeszcze nie widziałeś.